to byłoby nadrobić na pierwszych 30 metrach spóźnienie przy wyjściu spod taśmy. Rzeczywiście mechanicy przygotowali świetnie sprzęt zawodnikom rzeszowskim. Zobaczymy, jak będzie teraz, a więc Wilki Gancarz kontra Richardson i Rempała. Proszę Państwa, Rempała walczy z dwójką zawodników rzeszowskich, dopiero czwarty w tej chwili Tony Richardson. Nie daje za wygraną Wilk, on w tej chwili wychodzi na prowadzenie, drugi jest Rempała i atak równie udany z czwartego miejsca Tony Richardsona. Rafał Wilk przed parą zawodników gości. Czwarty Piotr Gancarz, ale to pierwsze miejsce Wilka gwarantuje remis w tym biegu. Zobaczymy, czy jeszcze Tony Richardson zdoła wyprzedzić młodzieżowca z Rzeszowa. Zbliża się do Wilka. Trzeci spokojnie Jacek Rempała. Coraz bliżej Richardson 21-letniego Rafała Wilka. Z zewnętrznej próbuje obejść żużlowca rzeszowskiej stali, ten jednak otwiera ten atak i proszę Państwa, remis w tym biegu, podział punktów. Jak i Rempała kontra Winiarz i Wilk. Rzuciło motocyklem Wilka. I teraz bardzo dobrze dwaj tarnowianie. Po wewnętrznej atak Rafała Wilka nieudany jeszcze raz ponawia próbę wyprzedzenia tarnowianina. Tym razem skutecznie, już na drugim miejscu 21-letni młodzieżowiec zespołu gospodarzy. Rafał Wilka również jadę z położonym silnikiem. Równie ładna akcja w tej chwili winiarz, ale jeszcze powstrzymany przez Grzegorza Rempałę. A na pierwszym miejscu Mirosław Cierniak, drugi jest Wilk, trzeci Grzegorz Rempała i czwarty jak na razie Piotr Winiarz. Teraz kolejny atak. Wciąż jeszcze otwarty, przewrócił się w międzyczasie na torze Winiarz. Ale już podniósł się i kontynuuje jazdę. A na prowadzeniu bardzo dobrze Mirosław Cierniak. On zwycięża w tym biegu. Drugi jest tym razem Rafał Wilk. Na trzeciej pozycji Grzegorz Rempała i wreszcie po dłuższym okresie czasu zwycięstwo zespołu gości w tym spotkaniu i Richardson. W kasku białym Tony Richardson. Poderwało motocykl Szweda ramię w ramię z Rafałem Wilkiem, ale górą rzeszowianie. Świetnie Rafał Wilk. Ale po wewnętrznej tym razem próbował Szwed. Nie rezygnuje również Jacek Rempała. Na pierwszych dwóch miejscach rzeszowianie. Rafał Wilk i akompaniujący mu z numerem 9 Zoltan Adorian. Czyżby 2-2 w walkach Węgra z mistrzem świata. Rykardson nie daje jeszcze za wygraną i znając go można się spodziewać do ostatnich metrów wyścigu. Rafał Wilk, drugi Adorian, trzeci. Tony Richardson teraz bardzo przyspieszył. Wciąż jednak jest trzeci. Z ogromną prędkością wchodzi Wilki Szwed. Poszedł na całość. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Fantastyczna, brawurowa jazda Szweda. Proszę Państwa, odjechał na jednym łuku dwóch żużlowców rzeszowskiej stali. Atak z trzeciego na pierwsze miejsce na przedostatnim wirażu. I proszę Państwa... Popis rzeczywiście godny mistrza świata. Tony Richardson. W kasku białym Tony Richardson. Poderwało motocykl Szweda ramię w ramię z Rafałem Wilkiem, ale górą rzeszowianie. Świetnie Rafał Wilk. Ale po wewnętrznej tym razem próbował Szwed. Nie rezygnuje również Jacek Rempała. Na pierwszych dwóch miejscach rzeszowianie. Rafał Wilk i akompaniujący mu z numerem 9 Zoltan Adorian. Czyżby 2-2 w walkach Węgra z
mistrzem świata. Henryka sobie nie daje jeszcze za wygraną i znając go, można się spodziewać do ostatnich metrów wyścigu. Rafał Wilk, drugi Adrian, trzeci. Tony Rickardson teraz bardzo przyspieszył. Wciąż jednak jest trzeci. Z ogromną prędkością wchodzi Wilki Szwed. Poszedł na całość. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Fantastyczna, brawurowa jazda Szweda. Proszę Państwa, odjechał na jednym łuku dwóch żużlowców rzeszowskiej stali. Atak z trzeciego na pierwsze miejsce na przedostatnim wirażu. I proszę Państwa... Popis rzeczywiście godny mistrza świata.